tym odcinku zobaczymy, jak powstają urządzenia filtrowentylacyjne. Zaczynamy! Urządzenia filtrowentylacyjne służą do oczyszczania zapylonego powietrza z zanieczyszczeń, jakie powstają w wyniku procesów produkcyjnych. Usuwają pyły suche generowane w procesie spawania, szlifowania materiałów nieiskrzących, gazowego lub plazmowego cięcia metali. Dziś zobaczymy, jak powstają urządzenia, które mogą służyć do filtracji ogólnych hal produkcyjnych, jak i filtrowentylacji poszczególnych stanowisk pracy. W tym celu odwiedziliśmy firmę produkcyjną Klimavent SA w Gdyni. Produkowane tu urządzenie filtrowentylacyjne UFO-AN składa się z jednej lub dwóch komór filtracyjnych oraz wentylatora umieszczonego nad komorami. Jest ono osadzone na czworonożnej podstawie wyposażonej w komorę zsypową oraz pojemnik na pył. Urządzenia zostały zaprojektowane w dziale konstrukcyjnym Klimaventu. W oparciu o dokumentację technologiczną realizowana jest produkcja. Elementy obudowy wycinane są za pomocą wycinarki laserowej. Niektóre powstają na wykrawarce rewolwerowej. W prasach krawędziowych są następnie zaginane, co umożliwi później dokładny montaż. Część detali trzeba następnie pospawać. Tutaj widzimy spawanie wirnika wentylatora. Przy okazji możemy zobaczyć zastosowanie odciągu stanowiskowego w postaci ramienia odciągowego Ergo. W dziale prefabrykacji przygotowywane są m.in. tłumiki urządzenia filtrowentylacyjnego. W dziale produkcji aparatury elektrycznej przygotowywane są z kolei zespoły sterująco-zasilające. Sterownik zaprojektowany został specjalnie na potrzeby urządzenia. Wszystkie wyprodukowane komponenty, a także części zamówione u zewnętrznych dostawców, trafiają do magazynu półfabrykatów. Tutaj kompletowane są zestawy, które zostaną wydane na produkcję. Przygotowywane są m.in. silnik, zbiornik ciśnieniowy z układem regeneracji filtra, obudowa wentylatora czy wirnik. Hala montażu podzielona jest według grup produktowych na gniazda produkcyjne. Oprócz urządzeń filtrowentylacyjnych montowane są tu również odsysacze spalin samochodowych, odciągi stanowiskowe, wentylatory stanowiskowe i dachowe, czy ozonatory i kabiny dla palaczy. Wracamy jednak do montażu urządzenia filtrowentylacyjnego. Widzimy, jak składana jest pomalowana proszkowo podstawa urządzenia i elementy obudowy komory filtracyjnej. Następnie instalowany jest zespół regeneracji filtrów zasilany sprężonym powietrzem. Po zmontowaniu komór filtracyjnych montuje się wentylator z płytą nośną. W zależności od modelu, wentylator może pracować z wydajnością od 5 do 20 tysięcy metrów sześciennych na godzinę. Jego obudowa wykonana jest z odlewu aluminiowego, który stanowi skuteczną ochronę akustyczną, ograniczającą hałas generowany przez pracujące urządzenie. Filtry nabojowe umieszczane w komorze wykonane są z powlekanej tkaniny poliestrowej, zapewniającej doskonałą skuteczność filtracji. Na koniec montowany jest zbiornik, do którego podczas pracy urządzenia będzie opadał pył. Każde urządzenie wyprodukowane w fabryce sprawdzane jest i odbierane przez pracowników kontroli jakości. W laboratorium badane są m.in. drgania, jakie powstają podczas pracy urządzenia. Kontrolowany jest prąd pobierany przez silnik, a także podciśnienie generowane przez wentylator. Żeby przeznaczyć maksymalnie dużo miejsca na własne procesy produkcyjne, właściciele fabryk często umieszczają urządzenia filtrowentylacyjne na zewnątrz hali. Zmontowane i przetestowane urządzenia trafiają do magazynu wyrobów gotowych, stąd zostaną wysłane do odbiorców w Polsce i za granicą. W fabryce powstają także systemy wentylacji, które znajdują zastosowanie w modułowych strzelnicach taktycznych MOST, jedynych tego typu konstrukcjach na świecie. Ich producentem również jest Klimavent.